Minęła godzina 16. Emilia Wierzbicki, witam i zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Republika. W środę 5 kwietnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złoży oficjalną wizytę w Polsce, poinformował wiceszef MSZ Marcin Przydacz. Ukraiński przywódca pojawi się m.in. na Zamku Królewskim, gdzie spotka się z Polakami i Ukraińcami mieszkającymi w naszym kraju, przekazała kancelaria prezydenta. W planie jest również spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim. 5 kwietnia, za dwa dni, spodziewamy się wizyty oficjalnej prezydenta Ukrainy w Polsce. Poza spotkaniem z prezydentem Andrzejem Dudą, bo to na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy przyjeżdża do Polski, chcę również spotkać się z Polakami, chcę również spotkać się z oczywiście także i Ukraińcami mieszkającymi w Polsce, do czego oczywiście zachęcam. Takie spotkanie planujemy na środowy wieczór, środowe popołudnie na Zamku Królewskim w Warszawie. Walki w rejonie Bachmutu nadal są wyjątkowo zacięte, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wcześniej strona rosyjska ogłosiła zdobycia miasta. Ukraińcy jednak zaprzeczają. Dziś rosyjscy terroryści znów ostrzelali Konstantynówkę w obwodzie donieckim. Zwykłe dzielnice mieszkalne. W wyniku tego rosyjskiego ataku zginęło 6 osób, 3 kobiety i 3 mężczyzn. Zwykli ludzie ze zwykłego miasta w Donbasie. Moje kondolencje dla rodzin i przyjaciół ofiar. Kolejne 11 osób zostało rannych. Rosja użyła przeciw Konstantynówce pocisków S-300 i systemu wyrzutni rakietowych Uragan. Dziś rano rosyjscy terroryści zaatakowali też rejon Konotop w obwodzie sumskim. Użyto ognia moździerzowego. 2 osoby zostały zabite. Wyrazy współczucia dla rodzin. Jest tylko jedna droga, aby zatrzymać rosyjski terror i przywrócić bezpieczeństwo wszystkim naszym miastom i wioskom. Od Sum po Donbas, od Charkowa po Chersoń, od Kijowa po Jałtę. I ta droga to zwycięstwo militarne Ukrainy. Wczoraj w 18. rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II w całym kraju przeszły marsze dziękczynienia i obrony przeciwko atakom liberalno-lewicowych mediów. Warszawski marsz ruszył z Ronda Dmowskiego, następnie przeszedł ulicą Marszałkowską i Królewską przez Plac Piłsudskiego aż pod Bazylikę Archikatedralną świętego Jana Chrzciciela, gdzie o godzinie 12.30 odprawiono mszę świętą. Według szacunków w marszu uczestniczyło około 200 tysięcy uczestników. Ten marsz jest głównie po to, żeby przypomnieć i żeby znowu wpuścić w taki obieg publiczny, w obieg społeczny naukę Jana Pawła II. W Warszawie jest to porównywalne na pewno wielkością do Marszu Niepodległości. Trudno w tej chwili policzyć wszystkich, tym bardziej, że ludzie ciągle przebywają mimo ruszenia marszu, ale rzeczywiście imponujący widok. Widać, że ludzie chcą bronić swojej tożsamości, a elementem tej tożsamości była nauka Jana Pawła II. Myślę, że ten atak brutalny, bezwzględny na postać tutaj świętego jest świetną okazją, żeby temu młodemu pokoleniu pokazać Jana Pawła II. I to nie ze strony kremówek, nie ze strony różnego rodzaju fajnych anegdot, które oczywiście są niezwykle ważne i inspirujące, ale nauczania na przykład, no to, tego brakuje. Sięgnięcie po raz kolejny po nauczanie Jana Pawła II. To nie jest łatwa nauka, bo papież mówił: wymagajcie od siebie, nawet jakby inni od was nie wymagali, i że każdy powinien znaleźć swoje Westerplatte, swój cel, swoją misję. Myślę, że to jest ponadczasowa, bardzo ważna nauka, ale skoro oparta na Bogu, na miłości, na prawdzie, to myślę, że prędzej czy później do każdego serca dotrze i będzie dla nas, dla młodych, drogowskazem. Trzeba robić takie marsze, upamiętniać, że jednak Jan Paweł II jest autorytetem i nie można tego autorytetu podważać. Papież, który pochodzi z naszego kraju, jest obrażany w Polsce. To jest po prostu wstyd dla nas, dla Polaków. Jesteśmy tu po to, żeby zaprotestować przeciwko szkalowaniu naszego Ojca Świętego. Był szanowany nie tylko przez ludzi wierzących, ale i przez wyznawców innych religii i niewierzących. Był szanowany jako człowiek, a dla wierzących jako zastępca Chrystusa na ziemi. Pamiętam ten entuzjazm, kiedy został powołany na stolicę apostolską. Jaka radość w nas wszystkich wstąpiła, że od tej pory mieliśmy swojego orędownika. Był naszym mężem opatrznościowym. Nie wszyscy chyba dziś sobie zdają z tego sprawę, że jemu zawdzięczamy wolność.
Można jeszcze wiele zrobić w obszarze stabilności prawa, przewidywalności regulacji oraz w sprawie uproszczenia systemu podatkowego, mówił premier Mateusz Morawiecki na 30. Forum Gospodarczym w Toruniu, apelując, by kwestie gospodarcze wyciągać poza nawias aktualnego sporu politycznego. Ważne jest, aby polityka gospodarcza była stabilna, przewidywalna, aby regulacje dla przedsiębiorców również takie były. W paru miejscach na pewno tutaj dużo można by było poprawić. I stabilność, i regulacje, i przewidywalność tych regulacji to jest coś, co wymaga poprawy. System podatkowy wymaga daleko idącego uproszczenia. To jest na pewno coś, co jeszcze nas czeka. Mówię o tym, bo nie chcę, żeby powstało wrażenie, że przedstawiam tylko dobre strony, udane projekty, wielkie te dzieła, z których jestem dumny, jak naprawa finansów publicznych, jak ocalenie milionów miejsc pracy i drugie najniższe bezrobocie w Polsce, jak przyciąganie kapitału zagranicznego, który jest rozsadnikiem technologii, czyli greenfield raczej niż brownfield. Na pewno w obszarze stabilności prawa, w obszarze przewidywalności regulacji można i trzeba zrobić jeszcze bardzo dużo dobrego. Mam nadzieję, że tego również tutaj będą dotyczyły dyskusje. Paryż zdecydował. Hulajnogi elektryczne znikną z ulic stolicy. W referendum mieszkańcy Paryża zdecydowali, że nie chcą na ulicach swojego miasta wynajmu hulajnóg elektrycznych. Branża ma zniknąć ze stolicy Francji do 1 września. To zwycięstwo demokracji, napisała na Twitterze mer Paryża Anne Hidalgo. Głosowałam przeciwko hulajnogom elektrycznym w Paryżu, ponieważ uważam, że stwarzają poważne niebezpieczeństwo zarówno dla kierujących, jak i pieszych. Szczerze mówiąc, mimo że sam posiadam hulajnogę, zdecydowałem się głosować przeciw, ponieważ w Paryżu panuje bałagan. Sposób, w jaki jest to zorganizowane, niebezpieczeństwo, jakie stwarzają i zanieczyszczenie krajobrazu, to nie jest dobre. Dlatego głosowałem przeciw. Hulajnogi porozrzucane są jak śmieci. Zużyte baterie litowe wyrzuca się do sekwany. Po drugie, w aspekcie ekonomicznym widzimy, że pracownicy są wyzyskiwani przez te wielkie firmy, takie jak Uber czy Lime. Jedynym sposobem, dzięki któremu mogę zobaczyć moje wnuki, a mieszkają one na drugim końcu Paryża lub na przedmieściach, jest umożliwienie im jazdy na hulajnogach. Jadą do mnie 20 minut, metrem jechaliby 45. Będę załamana, jeśli zostaną usunięte. To wszystko w tym serwisie informacyjnym. Kolejno o godzinie 17. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.